Szanowny Panie Prezesie, koleżanki i koledzy, pszczelarze. Wykonam, że jestem chodźcą koła pszczelarzy, a za się między tym, że również są nieliczne, ale są pszczelarki, tak? Jak chciałem dziękuję serdecznie za zaproszenie. Chciałem pogratulować tak zasługom jubileuszu. 90 lat, historia sięgająca jeszcze tak, jak mówiłem, przed II wojną światową. Więc serdecznie gratulacje, ale również w imieniu swoim władz samorządu powiatowego chciałem podziękować za to, co robicie na co dzień. Nie tylko w swoich pasiekach, ale również po wspomnianych za działalność na rzecz ochrony środowiska, za działalność edukacyjną, którą prowadzicie dla młodych ludzi. Za to wszystko serdeczne dzięki i życzenia również, żebyśmy się spotkali za 10 lat na obchodach setnego jubileuszu, żeby pszczoły były zdrowe, żeby tak pomówione beczki się wypełniały miodem, ale tylko jest mówione zawsze tak o miodzie. Ja to kiedyś od pana prezesa, że tak powiem, otrzymałem i skosztowałem i dowiedziałem się, że również są produkty wytrawne, że tak się wyrażę z miodu. Także jeszcze raz, szanowny panie prezesie, koleżanki i koledzy, wszystkiego dobrego, uważam. Bardzo dziękujemy. A może włodarza naszego miasta? Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. A myślę, że dobrze by było, żeby wystąpienia były krótsze niż w czasie, tak? Już tutaj z księdzem rozmawiamy, postaramy się, myślę, krótko, bo też pewno powiedz tym, nie? Szanowni Państwo, ja myślę, że organizacje zawsze się docenia ponownie. Często bywa tak, że z różnego rodzaju powodów tworzy się różnego rodzaju stowarzyszenia, organizacje, ale tak naprawdę docenia się i widzi się ją potrzebę dopiero po kilkunastu czy kilkudziesięciu latach. I tak jest w przypadku Państwa, że to 90 lat nie jest przypadku. Po pierwsze, to ogrom zaangażowania ludzi przez wszystkie te pokolenia. Ale po drugie, to jest potrzeba społeczeństwa, żeby taka organizacja była. Takim dobrym, drugim przykładem takiej organizacji, trochę starszej niż Państwo, są ochotnicze straże pożarne, które też powstały z racji tego, że są potrzebne ludziom. I Państwo, jako organizacja, jako pszczelarz, jesteście potrzebni ludziom i zapewne ci, którzy tworzyli w latach 30 tamtego wieku, są z Państwa dumni. Nawet nie przypuszczali, że ta organizacja będzie tak ogromna i tak liczna. Nie dziwię się tutaj irytacji pana Zandrygowa, bo faktycznie sytuacja jest dramatyczna, jeżeli chodzi o klimat, o zmianę klimatu, wszyscy to doświadczamy. Ale szanowni Państwo, zostało zapowiedziane tylko pół prawdy. Drugie pół prawdy jest takie, że to zależy od nas. To nie tylko zależy od instytucji. To zależy od naszych przyzwyczajeń, oczekiwań. Nie wrócimy do lat 30. XX wieku. A mamy inne oczekiwania, inne aspiracje. Jak pogodzić współczesny świat z klimatem, z naturą? Państwo walczycie, ale jest mnóstwo takich, którzy zupełnie nie patrzą na te kwestie. Myślę, że ta edukacja i na walka wszystkich, podejmowanie działań przez każdego z nas w tym aspekcie jest bardzo ważne. I na koniec, oczywiście przekazuję na ręce pana prezesa podziękowania, nic operacyjnie nie będę go czytał, ale chciałem w swoim imieniu, ale także w imieniu państw członków koła, czyli pana Michała Homy i pana Tadeusza Pory, tutaj zdeklarować, bo chcieliśmy go przywozić do tego, chcieliśmy to właśnie przekazać. Wiem, że prezes został wybrany w tym roku, żebyście go Państwo słuchali. Zakupimy Państwu taki przenośny system głosowy, czyli głośniki i mikrofon, przekażemy to na ręce prezesa, żebyście mogli w plenerze właśnie odbywać spotkania, słuchać prezesa, ale niekiedy też powiedzieć prezesowi, co myślicie. Tak. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Teraz może poszerzę jeszcze minę.
wszystkich poproszę za chwilę na scenę, kto będzie chciał podejść, ale się może bardzo samochronowy. Bardzo dziękujemy za głos w imieniu swoim i moich kolegów wójtów, ponieważ prowadzimy gminy Przyjazne Pszczołą. Chcieliśmy Państwu złożyć najlepsze życzenia i podziękować Panu Prezesowi za doskonałą współpracę. Na kazaniu usłyszeliśmy, że rodzina pszczela to jest taki mikroświat stworzony przez Pana Boga. W związku z czym pszczelarz jest przedłużeniem ręki Pana Boga, bo dba o ten mikroświat, robi wszystko, ażeby wokół pasieki była bioróżnorodność, po to, żeby pszczoły mogły dobrze się rozwijać. I za to serdecznie wszystkim kolegom pszczelarzom dziękuję za tą dbałość o pszczoły, za tą dbałość o środowisko naturalne. Ponieważ wszyscy chcemy żyć w środowisku jak najczystszym, a pszczelarze w sposób szczególny o to dbają. I w tych słoikach miodów, przekazując cząstkę siebie, przekazujecie również zapach łąk, które macie wokół swojej pasieki, przekazujecie również smak sadów. Przechodząc się koło pasieki, wszyscy pszczelarze wiedzą, że jak jest nowy pożytek, to ten zapach miodu niesie ciepły wiatr i to wszystko mieści się w tym słoiku. Dlatego cząstkę siebie oddajemy drugiemu człowiekowi. Dziękuję wszystkim za tą wykonaną pracę. Natomiast mam nadzieję również, że koło pszczelarskie ziemi oświęcimskiej, mając takiego prezesa, jakim jest Bogusław Raj, będzie się miało od tego roku jak w raju. I tak myślę, że będzie na następny rok. Szczególnie dziękuję też naszym paniom lekarzom weterynarii za opiekę, bo bez was byłoby nam trudno. Dziękuję za waszą pracę. Weterynarz w pasiece to nie jest problem. Weterynarz w pasiece dba o to, żeby ta pasieka była czysta. Dziękuję panu, drogi panie. A panu prezesowi gratuluję za doskonałą współpracę właśnie z panem doktorem. W imieniu swoich kolegów, wójtów. Wszystkiego dobrego życzę.
i mówi tak: ja jestem długi, tak będę mówił krótko, abyśmy się ustali, jak długo będzie kazania. Daję króciutko tylko życzenia z przymiotowego. Pozwól się, że z okazji wyruszył 90-lecia koła przydarzy w Oświęcimu, spełnienia marzeń, zdrowia i pogody ducha, zdrowia pszczół i zawsze obfitych zbiorów miotu, ogromnej satysfakcji z pracy wśród pszczół. Wyrażamy uznanie dla członków waszego koła za kontynuowanie tradycji pszczelarskich i przekazywanie wiedzy młodym pokoleniom. Niech błogosławieństwo Boże sprzyja pszczelarskiej profesji i niech towarzyszy wam, waszym rodzinom i waszym pszczołom. Dziękujemy wam za zaproszenie i owocną współpracę z pszczelarskim. Pozdrowienia na nasz miód i zdrowie pszczół. Prezes powiatowego koła pszczelarzy w Szczynie Tomasz Daroszek i sekretarz powiatowego koła pszczelarzy w Szczynie Tomasz Kuliński. Dodam jeszcze, szanowni państwo, że wypada w tym miejscu podziękować w imieniu pszczelarzy z Szczyny za dar, który koło święci poprzez kolegi Krzysia Zycha przekazała skansenowi ziemi pszczyńskiej w Szczynie. Ten skansen jego nieodpłatnie Krzysiu przekazał dla nas i do Szczyny. Jest to muzeum militarium Dzieje Śląska, jeżeli chodzi o obóz Pasieki i obozu Oświęcimskiego. Natomiast pozostałe sprzęty bardzo zadbane, odnawiane, są przechowywane w stodołach, w domach, w chatach w zagrodzie wsi Pszczyńskiej. Jeszcze raz wam wszystkim serca dziękuję. Szczęść Boże. Gratulacyjnym, jeżeli ktoś będzie chciał, może się tam wpisać. A teraz będzie